Wczoraj czy hoj jechał, jak chodził za mnie. Sprawdzanie tira z pomocą. Ja po zaraz. Tajniki wojny. Jedzie pomoc humanitarna na Ukrainę. Oczywiście. Jak jedzie pomoc, puszczamy. Jak coś jest innego, nie ma jazdy. A tam za chwilę Meron stoi czy coś. Tak, innego, tak, tak. My tu sprawdzimy. To jak? Możemy otworzyć? To nie jest, co? Ale tam nie, tam jest nabukowane, busy nie otwierają. Jeżdżą busy. Jeszcze troszkę podjeżdż. Pomoc humanitarna jedzie. Tu zaraz tajniki wojny odsłonimy, kurwa. Chłopaki z transportu też na proteście pomagają nam. Nie o to chodzi, tylko my pana puścili, bo miało być całe auto pomocy. I jak pomoc? Pan, ja jestem. Ale ja pana rozumiem. Tylko wie pan, nas tu siostra, kurczę, bo jedzie pomoc. Pan i ja za pomocą. Pan skaże na rozwrot, ja rozwernę się. Ja wiem, ja pana rozumiem. Ja do pana absolutnie nie mam pretensji. Bo wczoraj was nie puszczali, wiedziałem, choć te prorwać. Co to jest? To jest pomoc humanitarna! Z tyłu koce, kurwa! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta
zakonnica? Gdzie jest ta zakonnica? To jest, siostro, pomoc? Pomoc humanitarna, ludzie! Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ludzie! Dawać drugiego, otwieramy! Kościół takie rzeczy robi! Wypierdala z tymi tirami! Uczelnia skarbowy. Oczywiście! I licencji nie tak, my tu pana trzymamy! Ja wiem, kurwa, co to jest firma. Tak! Myślę, bo ja też jestem z firmy z Jarosławia. 12 razy pracuję w Kurcie. Wiem. Walka, wiesz, i Darka? Tak. Bo ja tam pracuję 12 lat u nich. Kurczę, co to jest? Kłamią nas, my ich puszczymy. Oni wczoraj jechali, dzisiaj z nami. Kurwa, jaja sobie robią. Tak to za takie co mam być, jak bija tak po co by być? Oczywiście, że tak! Dawać, otwieramy to, panowie! Proszę bardzo. Proszę, kurwa, pomoc humanitarna! Proszę, kocami założony tylko, kurwa, tył! Wypierdalać z tymi tirami! Kurwa, mać! Do tyłu się cofać! To jest nieprzekładowane! Co w tych pojemnikach było? No to dobrze, ale w tych pojemnikach... Otwórz drzwi! Trzymaj pan! Przytrzymaj tą flagę! Pogaszcie się tu z tyłu te koce! No! Otwórzcie! Kurwa! Czekaj. Nie chcę puścić. Kurwa, taka idzie pomoc. Patrzcie się, ludzie. Tu jadą koce, kurwa. Co on tu ma włożone? Ciuchy, kurwa. Dobra, już szkoda się tu. Konrad Krupiński, niestety, ale znowu podzielę się wami swoimi przemyśleniami, bo mnie szlak bierze, jak widzę, jak te państwo działa z kartonu, z dykty, nie wiem, jak to można określić. W Sejmie rozmawiają o tabletce, posłanki lewicy urządzają sobie tańce, swawole, hulanki, a inni ciągle mówią o resecie konstytucyjnym. Może to jest ważne, ale dla rolników irytuje sytuacja to, co dzieje się na wschodniej granicy. Zakonnica przywozi sobie tira miedzi, bo jest na tym możliwość zarobić jako pomoc humanitarna. Rolnicy to pokazują tak, jak pokazywali wcześniej piękne jachty, które były jako łodzie wojskowe, samochody, Porsche, Mercedesy, to już norma. Zboże wjeżdża, gnój do tego kraju, rolnik pokazuje patologię, jaki gnój w wagonach leży, a minister drugiego dnia prosi firmę, czy może mu pokazać papiery. To nie mamy służb kontroli, które nie mogą wjechać drugiego dnia do tej firmy i do innych firm i sprawdzić, co wjeżdża do tego kraju. Przychodzą sytuacje, że wjeżdża zboże ukraińskie przez Litwę do kraju, przejeżdża całą Polskę i na niemieckiej granicy nawraca się i wjeżdża jako niemieckie. Ze Słowacji wjeżdża towar z Ukrainy jako słowackie. Czy my w tym kraju to jesteśmy, nie wiem kim, niewolnikami? Rozbiór czwarty chyba naprawdę się dzieje. My jako rolnicy teraz nie wiemy, co wiosną mamy zasiać. Po co kupić nawozy, zboże, siać, kukurydzę? Jak gnój z Ukrainy wjeżdża i zalał nasz kraj. W sklepach, w sieciach handlowych mleko jest sprzedawane poniżej kosztów produkcji. Ciastka, nie wiadomo z czego, z ukraińskie w naszych sklepach, w naszym kraju. Gdzie są służby? Czemu rolnika kontrolują na dzień dobry, żądając wszystko i rzucając karami w rolnika? Za IRZ, za to, że system nie działał, będziemy mieli kary, a gówno z Ukrainy gnój wjeżdża i jest zajebiście. Po co w tym roku siać? Po co w ogóle pracować? Za chwilę niczego w tym kraju nie będzie. I do zobaczenia, rolnicy 20 na blokadach. Mamy prawo i obowiązek walczyć o nasze ojcowizny. Do zobaczenia, cześć.